Nie byłbym z sobą, gdybym nie sprawdził tej opcji repair w ładowarce. Dzisiejszego ranka rozładowałem ten akumulator, który był naładowany do pełna, prądem około 26A i wyciągnąłem z tego akumulatora około 12Ah. Rozładowywałem go mniej więcej pół godziny. Dochodząc do gęstości elektrolitu 1,25 g na cm, może troszkę mniej, w tej chwili ta gęstość. Jest mniej więcej 1,26, w zależności jak się zaciągnie elektrolit, 1,26,5, może czasem 1,27, w zależności też od celi, z jakiej bierze się tę próbkę, ale one wszystkie były mniej więcej rozładowane podobnie do tej gęstości 1,25, nawet niecałe, 1,24,5. Ale zobaczcie, widać, że coś się dzieje. Dlatego, że ta opcja Reaper no ładuje tutaj bardzo małymi prądami średnimi, ale tak, tak naprawdę w impulsie na pewno te prądy są dużo wyższe niż tutaj pokazane. Jest ten prąd średni, ten akumulator stoi od rana 12 godzin podpięty do tej ładowarki. Tutaj, ten czas, jaki pokazuje miernik, jest oczywiście krótszy, dlatego że ten miernik pokazuje tylko czas pracy, czyli w czas, w którym przepływa prąd przez niego. No, i tak jak widzicie, tutaj ten prąd przepływał przez 9 godzin 44 minuty. No, i ja myślę, że to i tak jest coś fajniejszego niż ma nawet NOCO, dlatego że wiecie, że te droższe ładowarki wymagają wielokrotnego uruchamiania tej funkcji repair, podchodzenia do, do tej ładowarki, włączania tego wielokrotnie, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt razy, razy żeby zrobić gęstość elektrolitu. Tutaj oczywiście już wiecie, że można zrobić to dużo szybciej funkcją dla akumulatora 24V. No, ale przyjmujemy, że ta funkcja Reaper jest przeznaczona dla akumulatorów zasiarczonych, więc próbujemy tutaj sobie coś naprawić. Jeżeli mamy lekko zasiarczony akumulator, to taki akumulator możemy zostawić na tyle ile będzie to konieczne. Po prostu zobaczymy, jak on się nam będzie ładował i możemy spokojnie ten akumulator zostawić na jedną, dwie czy trzy doby i tak naprawdę bez kontroli, bo zobaczcie, jak ta ładowarka ładuje. Ona w tej chwili, gdy pokazują wszystkie indykatory już 100%, że jest akumulator pełny, ona ciągle i tak pracuje, ona się ciągle włącza, wyłącza i ładuje ten akumulator impulsowo, czyli po prostu no, będziemy, musimy sobie to obserwować, możemy ten akumulator rozładować na przykład bardziej. Słuchajcie, żeby zwiększyć częstotliwość załączania ładowania przez tą ładowarkę, wykombinowałem sobie na szybko taki patent. Tu podpiąłem tutaj do tego akumulatora żarówkę dwuwłuknową, ale Podpiąłem to włókno, które bierze mniej prądu w tej części pozycyjnej żarówki. I zobaczcie, w tej chwili odpływa mi tutaj z tego akumulatora około 0,5 ampera prądu. I zobaczcie, z jaką częstotliwością w tej chwili załącza się to, to ładowanie funkcji repair. Dużo szybciej spada nam napięcie na akumulatorze. I po prostu dłużej ma szansę zadziałać w tej chwili ta funkcja REAPER, a prąd ładowania i tak jest wyższy niż ten prąd, który w tej chwili pobieramy, bo wychodzi na to, że średni prąd jaki tutaj podajemy do akumulatora, to jest w tej chwili około 0,8 Ampera. No więc ja to tak zostawię na noc i zobaczymy jakie będą efekty. Możliwe, że po prostu uda nam się szybciej osiągnąć gęstość w ten sposób. No, i właściwości naprawcze, tak mi się wydaje, że będą lepsze tej ładowarki w tym momencie, dlatego że przez dłuższy rzeczywisty czas ta ładowarka tak naprawdę ma możliwość wpływania na, na to, co się dzieje w akumulatorze czyli tymi impulsami jest w stanie wpływać na, na te siarczki, które znajdują się na płytach akumulatora. No i zobaczymy, zostawię to tak jak to jest w tej chwili i zobaczymy na efekty, jakie będą rano po około 12 godzinach.